Słuchajcie, w tym vlogu dowiecie się, dlaczego wyprowadziłem się ze slumsów. W sumie tak naprawdę to nie są slumsy, tylko jest to wioska plemienia Badział. Ogólnie lokalni ludzie mówią na to slumsy, ja też często tak to nazywam i często daję w tytule tą właśnie nazwę, bo jest to nazwa, która jest dużo bardziej klikalna niż wioska plemienia Badział, o którego istnieniu prawie nikt nie wie. Ale w tym filmie dowiecie się, jakie są plany na przyszłość, bo troszeczkę się pozmieniało. Spokojnie, spokojnie, żadna drama. Jesteśmy z Aiko cały czas, ona jest teraz w pokoju, który zobaczycie też troszeczkę później, jak wygląda pokój, jak wygląda miejsce, które można mieć na Rajskiej Wyspie za 500 zł miesięcznie. Także jeżeli ktoś planuje wakacje na Filipinach, podejrzewam, że w innych krajach też to można zrobić, i ma powiedzmy miesiąc czasu, a nie 2 tygodnie, tak jak standardowo, to jeżeli chciałby bardziej w budżecie być, to może sobie znaleźć miejsce za 500 zł na miesiąc i po prostu korzystać z tego, że zaoszczędziło się trochę pieniędzy na tanim pokoju i dzięki temu trochę bardziej zwiedzić wyspę, tak? Lub nawet pobliskie wyspy, dzięki temu, że mamy ekstra budżet. Także tak, mieszkałem tam ponad 2 miesiące. Na samym początku było mi bardzo trudno się zaadoptować do wszystkiego, co się tam działo, bo no było to po prostu jakby mieszkanie na innej planecie. To plemię jest tak inne i warunki życiowe są tak inne, że dla osoby z zewnątrz to po prostu jest tak, jakby się człowiek przeprowadził na inną planetę. Naprawdę tak można to porównać. Nie wiem, nie byłem na innych planetach, chyba że we śnie, to może, ale tak to nie wiem. Jest to metafora, wiecie, o co chodzi. Żeby się zaadoptować do tego mieszkania tam, no to początki były dosyć trudne. Przede wszystkim z toaletą, z higieną, bo tak jak wiecie z moich filmów, prysznic trzeba było brać poza domem, z wiadra i tak dalej. To akurat nie był problem. Największym problemem było załatwianie się. To był dla mnie największy hardcore, ale tak czy siak teściowie zmienili łazienkę, toaletę z takiej, że w kącie z dziury do podłogi troszeczkę powiększyli, zasłonili firanką. Wtedy jak ja się wprowadziłem, dla mojego komfortu, więc to było też bardzo fajne z ich strony. Bo wcześniej to było tak, że siedziałem na toalecie i jak robiłem kupę, to po prostu patrzyłem w oczy komuś, kto siedział obok i na przykład jadł, tak? To było tak, byłem zasłonięty do połowy z taką deską i to było bardzo niekomfortowe dla mnie. Oni są do tego przyzwyczajeni i nie robi im to żadnego problemu. Dla mnie to był mega, mega dyskomfort i dziwna sytuacja, także ja ich o to nie prosiłem, oni sami to zrobili, zmienili z tą firanką i z przeniesieniem toalety metr obok i tam też jest dziura w podłodze i tak samo to leci do wody i morza, ale dużo większy komfort, bo jest firaneczka i nikt nie widzi. Tak czy siak, niewygodnie, trzeba uważać, no mega hardcore. Także to było bardzo trudne, ale powiedzmy jakieś 2 tygodnie minęły i w miarę się zaadaptowałem do tego wszystkiego. Jedynie co było największym problemem, to to, że cały czas jest głośno i ciężko się skupić na pracy. I tak po, nie wiem, po 2 miesiącach, no ponad 2 miesiące tam mieszkałem. W sumie teraz tutaj to nie jest tak, że mieszkamy tutaj tylko. Czasami tutaj śpimy, czasami nie. Ten pokój wynajęliśmy jakieś 10 dni temu. Powiem wam, jak można znaleźć tani pokój też właśnie w Azji. To jest mega fajna sprawa. Na Marketplace, ok. Na Facebooku, na Marketplace wchodzicie, patrzycie. Dlaczego to miejsce wziąłem? Dlatego, że nie ma kontraktu. Często jak się bierze miejsce na dłużej niż kilka dni, nie jest to Airbnb, to przeważnie chcą kontrakt i przeważnie chcą na rok albo pół roku. Tutaj nie było kontraktu. Ja często szukam miejsc, w których nie jest konieczny kontrakt, bo nigdy nie wiem, co będzie za miesiąc, dwa, trzy, pół roku i wolę mieć opcję taką, że okej, zabieram manatki i po prostu gdzieś tam się wyprowadzam do innego miasta, na inną wyspę, do innego kraju. Także to była ważny czynnik. Kolejne to to, że blisko wioski plemienia Badział, dzięki czemu 3 minuty autem i jestem tam.
No i to, że klimatyzacja jest taka cicha, a nie taka kwadratowa, nie wiem czy wiecie, są takie kwadratowe, które robią więcej hałasu i są takie prostokątne, które robią mniej hałasu. A ja potrzebuję mniej hałasu, bo cały czas pracuję nad albumem, kończę płytę, tutaj dogrywam piosenki. I właśnie to było kolejnym takim czymś, co spowodowało, że okej, to miejsce jest fajne. Lokalizacja jest bardzo fajna, za mną widzicie morze. To nie jest basen, niestety to jest dla ryb takie duże rybowisko. No i tak. Dlaczego się wyprowadziłem? Ogólnie było tak, że Aiko chciała mieszkać w wiosce, więc ja tam zamieszkałem i mieszkaliśmy tam. Nie chciała się wyprowadzać nigdzie. Po jakichś 2 miesiącach stwierdziłem, że okej, dobra. Ja potrzebuję swojego jakiegoś tam prywatnego miejsca, przestrzeni, ciszy i spokoju. Więc znalazłem coś takiego jak to i powiedziałem, że nie będziemy tam mieszkać, nie wyprowadzajmy się, to będzie po prostu moje biuro. No i powiedzmy ostatni tydzień tutaj sobie urządzaliśmy, wszystkie swoje graty zwiozłem, bo też to było trochę, tak ciążyło mi, że moje rzeczy są po ludziach, tak? Sofa jest tu, stół jest tu, dywan jest tu, dużo rzeczy było w aucie tak samo, także musiałem szukać swoich rzeczy gdzieś tam w bagażniku i tak dalej. Do Aiko. Aiko ma taki mały dom, że tam no, wszystkich nawet swoich rzeczy nie byłem w stanie znieść. Także to też na mnie ciążyło. Chciałem te rzeczy mieć w jednym miejscu, mieć łatwy dostęp do wszystkiego, łatwo wszystko znaleźć. No i tak znalazłem to miejsce i właśnie mówię, okej, to ja będę sobie tutaj przychodził za dnia pracować na kilka godzin nad płytą czy edytować filmy. I tam wracał do domu i przez pierwsze kilka dni, przez pierwszy tydzień powiedzmy faktycznie tak było. No a ostatnie kilka dni śpimy tutaj i tak jest właśnie, że całkiem możliwe, że będziemy tutaj częściej spali niż tam, czy tutaj częściej przebywali. Oczywiście ja będę potrzebował też dużo czasu dla siebie właśnie, żeby dokończyć album. Bo plan jest taki, że jak Aiko dostanie paszport i jak ja w końcu swoje problemy z wizą rozwiążę, to już jest chwila, moment. Nie zajmie to dłużej niż 1,5 miesiąca. Lecimy do Wietnamu na 3 miesiące, a później do Tajlandii na 3 miesiące. Był najpierw plan, że polecimy tylko na miesiąc do Wietnamu i wrócimy tutaj, ale ja zaproponowałem, a co by było, gdybyśmy powiedzmy zaczęli sobie żyć tak troszeczkę inaczej i miesiąc spędzili w jednym wielkim mieście, miesiąc spędzili w drugim innym mieście, miesiąc spędzili na jakiejś tam wyspie, miesiąc spędzili tu. I ten pomysł jej się spodobał, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie, że spędzimy 3 miesiące w Wietnamie, każdy miesiąc będzie w innym miejscu. Moim zdaniem jest to fajny sposób na podróżowanie. Ja nie lubię takiego podróżowania jak na przykład Piotrek z Podróże Wojownika, pozdrawiam go serdecznie, lub inni podróżnicy, którzy zapierdzielają non-stop, tak? Ja rozumiem ideę tego i żeby jak najwięcej zobaczyć, jak najszybciej, jak najwięcej materiałów stworzyć na YouTube, a na to nie trzeba jakoś nie wiadomo ile czasu, ale takie podróżowanie odbiera przyjemność bycia w tym miejscu, bo wszystko musi być szybko, no i też odbiera możliwość jakby poczucia i jakby zadomowienia się w takim miejscu. Ja po swoich podróżach nauczyłem się i zrozumiałem, że dla mnie osobiście najlepiej jest wtedy, kiedy ja przynajmniej miesiąc jestem w jednym miejscu. Wtedy mogę na spokojnie sobie wszystko zrobić, ogarnąć, poczuć, dowiedzieć się, poznać i w ten sposób też lepiej to miejsce przedstawić, bo czasami przylatujemy w jakieś miejsce i jesteśmy pod wpływem jakichś emocji lub czegoś, co się dzieje w naszym życiu i też inaczej patrzymy na to miejsce, tak? A jeżeli jesteśmy tam przez miesiąc czasu, no to te emocje się zmieniają i wtedy zaczynamy dostrzegać bardziej to miejsce, niekoniecznie aż tak bardzo przez te filtry, które są w nas, czyli te emocje i to, co się dzieje w naszym życiu w danym momencie. Także teraz te vlogi nie są jakoś super ciekawe i tak dalej. Moim zdaniem te z wioski Badział były bardzo ciekawe i powiem wam, że całe to doświadczenie było dla mnie, cały czas jest, ale mieszkanie tam przez te ponad 2 miesiące
to naprawdę było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo dużo się o sobie nauczyłem, bardzo dużo się nauczyłem o tej kulturze. Wiele rzeczy zrozumiałem w sobie, które na przykład pomagają mi teraz w funkcjonowaniu. To, żeby bardziej akceptować, to, żeby bardziej doceniać. Właśnie to, jak ja zacząłem doceniać takie zwykłe rzeczy, których wcześniej nie doceniałem, na przykład jak toaleta. Dzięki temu, że mieszkałem tam i korzystanie z toalety było aż tak trudne dla mnie. Co ja chciałem rzec? Aha, vlogi nie są jakoś super fascynujące teraz, ale właśnie dlatego, że ten czas, który jesteśmy tutaj, powiedzmy teraz na finiszu, na Filipinach, chcę skupić się, żeby dopracować płytę, żeby... To już jest naprawdę, to są wykończenia małe, ja fakt faktem cały czas pracuję nad nowymi piosenkami, ale to, co już nagrałem do tej pory, jestem z tego usatysfakcjonowany i czekam teraz na miks, który już, kurde, bardzo długo trwa, to już trwa kilka miesięcy cały czas. To jest taki proces, no wiadomo, że ja chcę, żeby płyta brzmiała jak najlepiej, oprócz tych przekazów, które tam są zawarte, dzięki którym, mam nadzieję, będziecie mogli coś zrozumieć, dojść do jakichś wniosków, a też i pobawić się po prostu, bo muzyka powinna być rozrywką. Dla mnie muzyka jest nie tylko rozrywką, jest też jakimś tam przekazem, jest częścią życia, które pomaga mi się rozwijać lub przejść przez trudne momenty w życiu i tak dalej, tak? Jestem smutny, posłucham sobie muzyki, jestem wesoły, posłucham sobie muzyki, jestem neutralny, posłucham sobie muzyki. Też chcę, żeby ta płyta taka była, że będzie dawać ludziom nie tylko rozrywkę, ale coś do myślenia i jakąś inspirację i motywację do tego, żeby swoje życie jednak zmienić na lepsze, jeżeli ktoś chce, czuje taką potrzebę, bo są ludzie, którzy mają super życie i już nie trzeba tam nic zmieniać pewnie, tak powiedzą lub pomyślą, i tacy ludzie są, to fakt. Moim zdaniem życie, obojętnie jakby nie było super, zawsze może być lepsze i ciekawsze i bardziej wartościowe, i tutaj niekoniecznie jest to odzwierciedleniem tego, będą pieniądze, podróże czy cokolwiek, to moim zdaniem będzie to, jak my reagujemy na świat, w którym jesteśmy, w którym się obracamy. Bo tego się nauczyłem w swoim życiu, że nie jest aż tak bardzo ważne do końca to, co się dzieje w naszym życiu, bo cały czas coś się dzieje, tak? Ale najważniejsze jest to, jak my reagujemy na to. Ale dobra, to nie będzie vlog o ideałach i filozofii, tylko o tym, co się dzieje w naszym życiu. Dlaczego się wyprowadziłem, to już wam mówię. To w sumie wam już powiedziałem. Bo potrzebowałem miejsca dla siebie, bo muszę skończyć płytę, bo chcę edytować filmy w spokoju, bo tam jest gorąco i ciężko znaleźć sobie miejsce czasami. Był taki okres, że mieszkaliśmy w tym domu w 17 osób, wyobraźcie sobie. Spaliśmy na podłogach, nie na jednej podłodze, bo na podłogach, na dole na podłodze i na górze na podłodze, w 17 osób, także na górze czasami spało 9 osób i na dole 8, tak? I powiem wam, że tak jak się mówi, jak sardynki w puszkach, to myśmy tak właśnie spali. Tutaj jest ciekawe, bo tutaj są sardynki w puszkach tak o, tak? Są puszki takie dłuższe i oni tak mówią, że jak sardynki w puszkach, czyli tak. O, Zajko o tym ostatnio rozmawiam. U nas bardziej te puszki są płaskie, a nie pionowe, poziome bardziej, i się śpi jak puszka w sardynce. Tutaj się bardziej stoi jak puszka w sardynce. Nieważne. Także mam miejsce na finiszu pobytu na Filipinach, w którym możemy sobie przyjść, pochillować, że tak powiem, ja popracować, skupić się na albumie, no i tyle. Myślę, że to w miarę wam dobrze wytłumaczyłem, co się dzieje, jaki jest plan. Trzymajcie się, peace out. Ano yun na tong gabi, eh, sa kailan sa likod, kita as pa ato ang biyahe.